Proszę w kilku zdaniach powiedzieć, przypomnieć, na czym to polega, bo to nie jest typowy bieg człowieka z psem, tak ogólnie jak to jest? Generalnie zabawa polega na tym, że na wyznaczonej trasie mamy kilkanaście punktów i punkty są jednocześnie zagadkami. Także w tym roku robimy dog trekking pod hasłem Harry'ego Pottera. Trzeba troszeczkę znać postaci, troszeczkę znać historię Harry'ego Pottera. Każdy taki punkt musimy oznaczyć na specjalnej karcie. Oczywiście trasę trzeba pokonać najlepiej, w jak najkrótszym czasie. Pamiętajmy o tym, że jest to zabawa, więc nie wymagamy tutaj sprintów. Najważniejsze jest to, żeby się po pierwsze dobrze bawić, po drugie wyspacerować z naszymi czworonogami, a po trzecie zrobić coś dobrego, czyli wrzucić parę złotych do skarbonki WOŚP i wesprzeć w ten sposób dzieciaki. Z doświadczenia, jak pani wie, jak to z psami jest? Lubią biegać, biegają, są czasami lepsi od biegaczy, są czasami lepsi od biegaczy, jak to jest? Generalnie uwielbiają biegać, w większości są lepsze od biegaczy. Jak słychać tutaj pierwsze psiaki, które już trafiły na start ze schroniska, one uwielbiają biegać, kochają pracę z ludźmi. Także, no i co najważniejsze, one sprawiają, że my się ruszamy, jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Dzisiaj trochę przymroziło, trochę zaśnieżyło. To są, z tego co wiem, dobre warunki dla biegaczy. Biegacze lubią w takich warunkach biegać? Bardzo dobre warunki. Jest wprawdzie troszeczkę mroźno, ale jest suche powietrze, słoneczko nam tutaj dopisuje, więc liczymy na to, że będzie super zabawa i super frekwencja. Dziękuję, proszę się przedstawić. Dorota Zadrożna. Poszło, dziękuję.